Witajcie. Mamy 4 grudnia, sobotka, rok 2021. Kolejna fala koronawirusa gdzieś nam się sroży, a my sobie jesteśmy w Arizonie, w miejscu, które się nazywa, zaraz zobaczymy, jak się nazywa. O, proszę, proszę. Spur Cross Ranch. Takie miejsce na północ od Phoenix, w okolicy miejscowości Cave Creek, czyli obok mojej wiochy zaraz, i pójdziemy sobie na wycieczkę w okoliczne górki. Te okoliczne górki są tam za nami. Potem poopowiadam, jak się nazywają, a na razie ruszamy. Idziemy. No to tak jak mówiłem, znajdujemy się na północ od Phoenix, w miejscu, gdzie już metropolia dawno się skończyła, i mamy taki teren górzysty z kilkoma fajnymi górkami w okolicy. Ta pierwsza na horyzoncie to jest Góra Słoniowa, czyli Elephant Mountain. Kiedyś tam już byliśmy. Tutaj mamy dwa następne szczyty. Te wszystkie następne szczyty nazywają się Mesa, czyli stół po hiszpańsku. Nie zawsze odpowiada to rzeczywistości, ale mamy tutaj tą bardziej po lewej, to jest Black Mesa, i ta bardziej na środku to jest Sugarloaf Mesa. A tutaj jak pójdziemy troszkę bardziej na prawo, czyli bardziej na północny wschód, to mamy górkę, która nazywa się Skull Mesa. Skull, nie szkoła, tylko Skull Czaszka. Czyli mówiąc inaczej, po naszemu to będzie Wzgórze Czaszki, czyli Golgota. No i tam właśnie dzisiaj sobie pójdziemy. Szlaczek jest dość długi, ponad 6 mil, ale z tego połowa, czy większa połowa, znacznie większa połowa po płaskim. Zresztą widać to tutaj chyba troszkę. No a potem będzie ostro pod górkę na sam już szczyt. Więc jedziemy powolutku, jest koło po 8 godzince, koło 9. I jedziemy sobie. W tej części Arizony rosną oczywiście kaktusy saguaro. One rosną też bardziej na południe i jest ich w ogóle wszędzie pełno. Natomiast tutaj, właśnie w tej okolicy, one są najwyższe. Najwyższy na świecie kaktus saguaro rośnie właśnie gdzieś tutaj w tym parku. Szczerze mówiąc, nie wiem, który to jest, ale nawet te, które sobie tutaj tak rosną, to wyglądają imponująco. Jak będzie okazja, to stanę przy którymś, żeby pokazać, jakie one są wysokie. No tak spokojnie mają wysokość z 1,5 piętra w chałupie, jakieś pewnie z 10-12 metrów. Także nieźle wyglądają. O tej porze one już są troszkę, że tak powiem, przesuszone, bo monsun się skończył dość dawno, więc trochę wody z nich odparowało. Nie są takie napęczniałe, jak były zaraz po opadach. No ale dzięki temu wyglądają tak, jak każda pani chciała wyglądać, czyli szczuplutko i pięknie. No, a my sobie tutaj powolutku kroczymy, nic się nie dzieje. Na razie będzie taka niespecjalnie ciekawa trasa. Damy radę. Idziemy dalej. No to pierwsza milka za mną. Tak jak się spodziewałem, druga jest taka szeroka, widać za mną zresztą tutaj. Także można tu i rowerkiem jeździć, na koniach jeździć. Tym szlakiem idę pierwszy raz, chociaż tutaj w okolicy już byłem nieraz. Te góry na zachodzie tutaj, gdzieś o tam za mną, są bardzo ciekawe, bardzo fajne. Na tą Górę Słoniową żeśmy się wdrapywali kilka razy tam w okolicy. Nie byłem nigdy na szczycie, wybieram się tam, nie ma szlaku na tą górę, ale jakoś tam się pewnie poradzi. Czasem ludzie się pytają, jak jesteś gdzieś pierwszy raz, to skąd wiesz, jaki będzie szlak, no, i
jak jesteś w stanie coś takiego wykombinować. No, po prostu czytam mapę, no, przygotowuję się. No. Robię takie podstawowe sprawdzenie, o co chodzi i co się będzie działo. No, umiejętności z harcerstwa się przydają, bo to dla nas, starych partyzantów, no to oczywiście bywa codzienność. Żadne tam dziwne cuda. Dzisiaj to już są umiejętności w zaniku, tak jak i umiejętność czytania i pisania ze zrozumieniem. Tak, cóż, starzy partyzanci jeszcze różne rzeczy potrafią. Dobra, idziemy dalej. No to dwie milki za nami. Weszliśmy w taką dolinkę pomiędzy górami. Skół Mesa jest teraz widoczna tam na końcu horyzontu. To jest po mojej prawej stronie. Czyli opeszliśmy ją jakby od lewej strony i idziemy sobie takim wąwozem wyżłobionym przez strumyk. Ten strumyk nazywa się Cave Creek, tak samo jak miejscowość, która znajduje się na końcu tego strumyczka. No i tak jak większość rzek i strumyków w Arizonie, o tej porze roku on jest suchy. Tutaj większość rzek, poza kilkoma, które są całoroczne i płyną cały rok sobie, większość strumyków i rzeczek płynie albo okresowo, albo płynie cały czas pod ziemią. Akurat ten strumyk płynie sobie pod ziemią, bo jego źródła znajdują się jakieś 5 mil na północ stąd. Jakbyśmy szli cały czas prosto wzdłuż tego strumyka, to doszlibyśmy do takiej pięknej, pustynnej oazy, która się nazywa Seven Springs. No a można to też poznać po, tak powiem, roślinności, która tutaj sobie rośnie. Od czasu do czasu się zdarzają drzewa, tam jedno takie piękne drzewo widać teraz na horyzontku. No i tutaj w środku też strumyka wyrastają różne krzaczki, mniejsze lub większe. Także nawet zdarzyło się, że trochę wody jeszcze tutaj gdzieś zostało. Także tak sobie właśnie wygląda pustynny strumyk w Arizonie. Jak widać, dużo piasku, dużo kamyczków. Jak popada deszcz, no to te strumienie zmieniają się w szeroką rzekę. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, no ta rzeka, to jakby koryto tego strumyczka ma no dobre pewnie z 10 metrów szerokości. A jak popada, to nieraz też woda się wylewa na brzegi. Dobra, będziemy opuszczać teren tego strumyczka i zaczynać się zbliżać w stronę naszej górki. Idziemy dalej. No to godzinka z lekkim haczkiem za mną. 3 mile stuknęły, czyli mniej więcej jestem w połowie drogi, no ale jest to zdecydowanie mniejsza połowa, bo ta druga będzie znacznie bardziej pod górę. W międzyczasie wylazłem z tego strumyczka, który tutaj widać na dole, a na horyzoncie nam się pokazała Skół Mesa w całej okazałości. Także tam będziemy się pieli. Zobaczymy, no myślę, że następne z półtorej godzinki to zajmie. No ale nie jest źle, nie jest źle. Słoneczko świeci, arizońska typowa jesienna pogoda. No i powolutku, spokojnym, rozbójnickim krokiem kroczymy dalej. Zobaczymy, jak nas ta góra potraktuje. To zielsko, które tutaj tak dość powszechnie rośnie i tak sobie wygląda, to jest żużoba. Połysk żużoby, jak nie wiem, czy pamiętacie takie reklamy szamponów. No w każdym razie nie słyszałem jeszcze, żeby jakaś pani arizońska tutejsza wytwarzała własny szampon z żużoby. A może warto by spróbować, nie wiem. No. W każdym razie jest tego tutaj od diobła. W każdym zakątku pustyni można sobie spokojnie nazbierać, jakby co. No. No dobrze, proszę Państwa, 10:24, 4 mile za nami. Tempo mam takie sobie, troszkę ponad 2,5 mili na godzinę, także nie jest źle. Ale cóż tu dużo mówić, po ostatnim miesięcznym pobyciu w Polsce mam dodatkowe 10 funtów tłuszczu na brzuchu. Niby żadnego tam opilstwa i obżarstwa nie uprawiałem, no ale wiecie, samo to, że zmienia się jedzenie, krupniczek, pierogi, żurek, golonka, żeberko w kapuście, no i tak, już powiem, bruszysko rośnie i potem to 10 funtów, czyli prawie 5 kg trzeba dodatkowo nosić, także no, na szczęście
Mamy adwent, jeszcze 3 tygodnie do świąt, więc mam nadzieję, że się doprowadzę do jakiegoś porządku i będzie w porządku. No a póki co mamy piękne widoczki. Wyszliśmy na taką góreczkę i popatrzmy sobie chwilę. O, proszę bardzo, w kierunku zachodnim patrzymy w tej chwili. Góra Słoniowa, czyli Elephant Mountain, Sugarloaf, Black Mesa. Patrzymy teraz na północ. No a przed nami Skull Mesa w całej okazałości. Tam idziemy. No nie powiem, żeby to wyglądało zachęcająco jak na starszego pana z wielkim brzuszkiem, ale nic, jakoś damy radę. Idziemy. Muszę się na chwilę zatrzymać i pokazać wam tak zwany dziwoląg arizoński. Czasami te kaktusy saguaro mają taką jakąś chyba wadę genetyczną i robi się z nich coś takiego. To się bardzo rzadko zdarza. Znam chyba tylko 2 miejsca, w których tego typu kaktus saguaro rośnie, gdzie po prostu zamiast tych takich odrastających ramion robi mu się taki dziwoląg. Także trafiliśmy zupełnie przypadkiem na coś, na co trudno jest trafić. No to mamy godzinkę 11.01. Troszkę ponad 5 mil za nami. Powiem wam, że już mi podchodzenie pod tą górę zaczyna delikatnie mówiąc zdenerwować, bo co się człowiekowi wydaje, że już zacznie się końcówka i pójdziemy na szczyt, to okazuje się, że trzeba przejść przez jeszcze jeden potoczek. O, tu właśnie taki przed chwilą musiałem sforsować. Jeszcze jeden i jeszcze raz, jak to mówią. Ale tym razem mam nadzieję, że to już koniec, że dojdziemy tylko tutaj do tej przełęczki i tutaj szlak powinien odbić nam w lewo na północ. No i pójdziemy tutaj. Mam nadzieję, że po prostu tutaj tym grzbietem będziemy się wspinać. O, tędy. No i zobaczę, jak nam to pójdzie. Nie jest to już daleko, no ale najciekawsze przed nami. Dobra, idziemy. No to jak to mówią, prosił i się doprosił. Zaraz po nagraniu poprzedniego kawałeczka wideo szlak sobie skręcił na północ, no i teraz drałuję przez taką arizońską łąkę w takim pięknym kolorze jesiennym. Ach, no a przede mną oto, czyli jak to mówią, prościu się iko pod górę. Można powiedzieć, że jesteśmy na ostatniej krzywej. Wygląda to trochę jak wykres funkcji x kwadrat. Myślę, że szlak będzie prowadził dokładnie na tą przełęcz tutaj po środku i potem w lewą stronę na szczycik. Także jest 11.30. Jak się sprężymy, to w samo południe będziemy na szczycie. Toczymy się. Taki widoczek mamy. No jest coraz piękniej. No cóż, proszę państwa, to się nazywa doświadczenie starego partyzanta. Jest dokładnie za 5.12, czyli 5 minut przed terminem, że tak powiem. Właśnie dochodzę na szczyt Skull Mesa. Tak jest, ostatnie parę meterków. My przerzucimy kamerkę na przód. Jeszcze może z 10 metrów. O mateczko. No pięknie. Podchodzimy do krawędzi. Jakiś kołek tutaj ktoś pił. No to jesteśmy na szczycie. O! No to sobie popatrzmy dookoła. Jakbyście kiedyś zastanawiali, czemu wiele z gór w tutejszej okolicy ma w nazwie słowo mesa, tak jak ta nasza dzisiejsza górka, no to właśnie tutaj macie odpowiedź. To jest w tej chwili północna strona tej góry. Jak widać, szczyt nam się wypłaszcza, robi się takie duże, wielkie, płaskie pole, które przypomina stół, no a po hiszpańsku stół to właśnie mesa, także stąd się biorą takie nazewnictwo.
No a po południowej stronie mamy strome urwisko. Podejdę sobie tutaj do krawędzi, tylko nie za blisko, żeby nie zjechać. No, byłoby gdzie. No i popatrzymy sobie na południową stronę. Piękny widok mamy. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. W tej chwili na samym końcu, na horyzoncie widać za mgłą takie górki. To są Superstition Mountain. One się znajdują no przynajmniej 80 km od tego miejsca, gdzie stoję. Widać tam na środku taką górkę szpiczastą. To jest Wader's Needle. W tamtej okolicy przez ostatnie lata robiliśmy ekstremalną drogę krzyżową. Nie wiem, jak nazywa się ta góra tutaj na samym przodzie z drogą na szczyt. Będę musiał to sobie posprawdzać. Ale za nią mamy góry, które się znajdują nad miejscowością Skodzej. To jest McDonald Mountain Range. Widać taką charakterystyczną górkę szpiczastą. Ona się nazywa Tom's Thumb, czyli paluszek, kciuk Tomaszka. Tutaj mamy południe. Góra na pierwszym planie, taki czarny kolor, to jest Black Mountain, czyli czarna góra znajdująca się na miejscowością Cave Creek. A dalej za nią, lekko po lewej stronie, widać Camelback Mountain, czyli wielbłąd, garb wielbłąda. Górka, która znajduje się w Phoenix. Troszkę dalej na prawo, następny taki charakterystyczny szczyt to Piestawa Peak, niedawno jeszcze nazywająca się Squaw Peak. Ostatnie góry na horyzoncie to góry południowe i góry Estrela. To też jest przynajmniej 80 albo 100 km z tego miejsca, na którym stoimy. Teraz patrzymy na zachód, całkiem na końcu za mgłą. To są góry Biały Czołg, White Tank, czyli biały zbiornik na wodę albo coś takiego. No a na froncie widzimy górę Słoniową, czyli Elephant Mountain, Sugarloaf Mountain i Black Mesa. No i w ten sposób objechaliśmy sobie dookoła 180 stopniczków. Posiedzę chwilę, poddycham świeżym górskim powietrzem, no i trzeba będzie wracać. No dobra, kochaniuscy, to jak to mówią, spadamy. 3:15, 3 godziny 15 minut droga na szczyt mi zajęła. Zobaczymy, ile nam zajmie droga z powrotem. Będziemy się powolutku ewakuować. No i zobaczymy się na dole. No nic, ruszamy. No dobra, proszę Państwa, no to jakoś trzeba zakończyć to wideo. Wysiadł mi telefon, więc nie mogłem nagrać zakończenia wcześniej. No ale jak widać, wszystko się dobrze skończyło, nawet dotarłem do domu i nawet mi się włosy wyprostowały. Żartuję sobie. No 5,5 godziny mi zajęła cała wycieczka, bardzo ładna górka. No i super, nie? Także jakby coś, to zapraszamy do Arizony. No i do zobaczenia na jakiejś następnej wyprawie. Bawcie się dobrze. Papatki. Hej.